You idiot! Rozwodnik z Georgii i jego seksowna dziewczyna zostali zatrzymani przez policję po tym, jak zamknęli syna mężczyzny w samochodzie na parkingu kilka tygodni temu. 18 lipca 51-letni Eric Keg poszedł na randkę ze swoją 26-letnią dziewczyną w towarzystwie 6-letniego syna, nad którym sprawował tego dnia opiekę. Chłopcowi najwyraźniej nie podobał się czas spędzony w ekskluzywnej restauracji i zaczął marudzić. Para postanowiła nie rezygnować z randki i kobieta poszła z dzieckiem do samochodu, gdzie zostawiła go samego. Po 45 minutach chłopiec zadzwonił do swojej matki i powiedział, że jest sam w samochodzie na ciemnym parkingu. Matka później skontaktowała chłopca z policją, by mógł im wyjaśnić, gdzie się znajduje. Kiedy ojciec i dziewczyna wrócili do samochodu, rozłączyli jego rozmowę z policją. Wtedy policjanci zadzwonili bezpośrednio do ojca, ale ten także zawiesił rozmowę. Gdy w końcu odebrał, powiedział, że zostawił chłopca na kilka minut w samochodzie, by pójść do łazienki. Jednak nagranie z kamer przedstawiało zupełnie inną historię. Keg i Tab zostali aresztowani za pozostawienie dziecka bez opieki. Wygląda na to, że mężczyzna nie będzie już musiał zawracać sobie głowy synem, bo prawdopodobnie prawa do wizyt zostaną mu odebrane.